Jest sobota, 29 kwietnia. Święto świętej Katarzyny Sienańskiej, patronki Europy. Przypomnij sobie zmęczenie po dobrze wykonanej pracy. Zwróć uwagę na trud w nią włożony, a także satysfakcję po zakończonej aktywności. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo, i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Bóg objawia się prostaczkom, a więc ludziom o prostych, pokornych sercach. Taki Boży prostaczek nie kalkuluje, nie sprawdza, nie bada wszystkiego, ale kocha i ufa Bogu. Swoją postawą przypomina dziecko bezgranicznie ufające rodzicom. Jaka jest Twoja postawa w relacji z Bogiem? Każdy człowiek czuje się czasem utrudzony i obciążony codziennymi troskami. Jezus pragnie nam przyjść z pomocą, dodać sił, ukoić w cierpieniu. Pragnie przywrócić radość. Tylko trzeba do Niego przyjść. Co jest Twoim największym ciężarem? Skąd czerpiesz siły do codziennego życia?
Jezus nie obiecuje, że zabierze z naszego życia cały trud i wszystkie troski. One są nam potrzebne do naszego wzrostu. Jezus zaprasza, by wziąć Jego słodkie i dające ukojenie jarzmo. Przypomnij sobie sytuację, gdy ciężko pracowałeś, kierowany miłością do drugiego człowieka. Jakie uczucia towarzyszyły owocom Twojej pracy? W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Teraz możesz porozmawiać z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co Cię najbardziej poruszyło podczas tej modlitwy. Możesz opowiedzieć Mu o swoich problemach lub poprosić o to, czego potrzebujesz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.